Na zakończenie tej części programu mówić będziemy jeszcze o jednym rodzaju przemocy, o przemocy ekonomicznej. Kiedy mówimy o tej przemocy, jakie są objawy, jak zachowuje się sprawca takiej przemocy? O tym wszystkim powie nam Małgosia Rykucka, która jest coachem i trenerem rozwoju osobistego. Witam cię, Małgosiu. Jesteś również wykładowcą, ale masz ogromne doświadczenie, wieloletnie doświadczenie, pracując w różnych kooperacjach, prawda? Korporacjach, tak, w dużych korporacjach międzynarodowych, gdzie byłam menadżerem zarządzającym zespołami, działami i miałam wtedy też duże doświadczenie coachingowo-szkoleniowe i też mogłam obserwować i może to, i to też wykorzystam w czasie dzisiejszego wykładu, obserwować chociażby fakt, że różne rodzaje przemocy nie dotyczą faktycznie, i to już było kilkakrotnie dzisiaj poruszane, nie dotyczą tylko rodzin patologicznych, nie dotyczą tylko rodzin biednych, ale w rodzinach, gdzie jest dużo pieniędzy, gdzie na zewnątrz te rodziny wyglądają jako wzorcowe rodziny, tam też jest przemoc. I to są formy przemocy, które, i też o tym wspomnę, które często nazywamy przezroczyste, bo kompletnie niewidoczne. Tak, to prawda. Ja jeszcze dodam może do twojej notki biograficznej, jeżeli tak to mogę ująć, że jesteś szczęśliwą żoną i mamą dwójki dzieci. Zapraszam ciebie do tego, by przedstawić właśnie, czym jest przemoc ekonomiczna, bo być może niektórzy z nas może po raz pierwszy słyszą, że jest przemoc ekonomiczna w rodzinach. Dziękuję. Przemoc ekonomiczna... Tak naprawdę bardzo rzadko o niej mówimy i w obliczu tych rodzajów przemocy, o których już tutaj mówiliśmy, czyli fizycznej, psychicznej, seksualnej, zaniedbaniu, ta przemoc może się wydawać taka najbardziej trywialna i tak naprawdę przez to może być najbardziej ignorowana. Ale każdy, absolutnie każdy rodzaj przemocy nie może być ignorowany. I nie możemy ignorować objawów tej przemocy. Żadna przemoc tak naprawdę nie występuje samodzielnie. Jeżeli mamy do czynienia z przemocą na przykład ekonomiczną, to tak naprawdę na pewno lub z bardzo dużym prawdopodobieństwem możemy założyć, że występuje w tej rodzinie przemoc psychiczna, być może również seksualna. Przemoc ekonomiczna nie jest wyodrębniona z innych rodzajów przemocy. Jeżeli patrzymy na definicję przemocy ekonomicznej, to nawet w definicji mamy powiedziane, że jest formą przemocy psychicznej. I ktoś by powiedział, no jak to, przemoc ekonomiczna? Przecież to jest tylko mądre zarządzanie budżetem domowym, bo moja żona się na tym nie zna. Bo mój mąż zarabia mniej ode mnie, więc ja po prostu rządzę w domu. On się zajmuje sprawami innymi, albo ona się zajmuje sprawami innymi, a ja zarządzam finansami. I bardzo często to wcale nie jest złe. Ale kiedy jest złe? Kiedy to zarządzanie budżetem domowym tak naprawdę zamienia się w kontrolę drugiego członka rodziny w obszarze nabywania, utrzymywania i korzystania z zasobów ekonomicznych. Tak mówi piękna definicja, a w praktyce? Jeżeli to my decydujemy, gdzie rodzina wyjeżdża na wakacje, a mąż czy żona muszą się dopasować, to jest to forma przemocy ekonomicznej. Jeżeli to my decydujemy, że się przenosimy do drugiego miasta, bo ja tam mam lepszą pracę, a mąż lub żona muszą się dostosować, to jest to przemoc ekonomiczna. To jest to przemoc oczywiście nie tylko ekonomiczna, ale również przemoc psychiczna. Bo rodzina, jeżeli jest zdrową relacją, polega na współdecydowaniu i wzajemnym poszanowaniu. I to jest absolutna podstawa zdrowej rodziny. Jeżeli nie szanujemy drugiej osoby,
to nie będziemy respektować jej zdania. I na początku to może by się wydawać takie bardzo słodkie. Och, moja Dziubciusiu, ty się na tym nie znasz. Pozwól mi decydować. Och, moja taka kochanieńka żonka, ale ona taka głupiutka. Ona nie potrafi pieniędzmi zarządzać. Ona tylko wydaje na prawo i lewo, to ja muszę tym zarządzać. To jest może trochę prześmiewcze, ale to jest jednocześnie tragiczne, dlatego że my bardzo często wchodzimy w rolę osoby przemocowej, nie zdając sobie z tego sprawy. Bo przecież my chcemy dobrze, mamy dobre motywacje, my chcemy dobrze dla naszej rodziny, ale jeżeli posuwamy się do tego, że za tą rodzinę decydujemy, odejmujemy jej prawa do samodecydowania o sobie, to jest przemoc. To jest przemoc i z tą przemocą powinniśmy walczyć. Jeżeli sami ją stosujemy, to powinniśmy sięgać po pomoc. Jeżeli jesteśmy ofiarą przemocy, też powinniśmy sięgać po pomoc. Jeżeli widzimy gdzieś tą przemoc, powinniśmy coś z tym robić, nie powinniśmy milczeć. Jeżeli chodzi o przemoc ekonomiczną, to nie jest tylko kontrola, na przykład na zarządzaniem pieniędzmi czy własnością rodziny, ale jest to również pewne zaniechanie czy zaniedbanie obowiązków, czyli na przykład przerzucanie na partnera obowiązku utrzymania rodziny. I znowu, ja nie mówię, że jeżeli w małżeństwie jedna osoba pracuje, a druga nie, to jest źle. Tak może być, pod warunkiem, że jest to ustalone i akceptowane, w pełni akceptowane przez obie osoby. Jeżeli jedna osoba dźwiga ciężar utrzymania rodziny i są problemy finansowe, druga osoba mogłaby podjąć pracę, podkreślam, mogłaby, bo są różne sytuacje w rodzinie, a tego nie robi, tak naprawdę podejmuje przemoc ekonomiczną, stosuje, bo zrzuca na tę drugą osobę odpowiedzialność utrzymania całej rodziny. Niedopełnianie obowiązków finansowych w postaci alimentacyjnych, czyli niepłacenie alimentów, zasądzone alimenty czy zasądzone prawnie wsparcie finansowe niekoniecznie dotyczy osób, które są po rozwodzie. To może być również przed rozwodem. Ale ta odpowiedzialność do płacenia, jeżeli sąd zasądził, jest odpowiedzialnością, która jest czymś podstawowym. Jeżeli mąż odchodzi, znowu, ja nawiążę tutaj do jednej osoby, która już miała wykład wcześniej. Owszem, mężczyźni mogą ulegać przemocy, ale w większości przemocy ulegają kobiety. Więc wybaczcie mi mężczyźni, panowie, proszę, ale prawdopodobnie częściej będę mówiła kobiety, o kobietach jako o ofiarach przemocy, ale podkreślam, nie tylko one są ofiarami przemocy oczywiście. Zresztą mówimy też i o dzieciach. Natomiast jeżeli mąż odchodzi od rodziny i ma obowiązek płacenia alimentów, to nie jest kwestia decydowania, chcę, nie chcę, ja ukażę tą swoją żonę lub byłą żonę niepłaceniem alimentów. To jest obowiązek, żeby jeżeli są zasądzone, płacić na rodzinę. A w zwykłej rodzinie, oczywiście dobrze w miarę lub dobrze funkcjonującej, obowiązek utrzymania finansowego rodziny też jest podstawą. No, słowo obowiązek samo mówi za siebie. Tu już wcześniej osoby też mówiły, przemoc jak każda i ekonomiczna też nie ma płci, wieku, miejsca zamieszkania, statusu społecznego ani stanu posiadania. I może te relacje damsko-męskie były tu dzisiaj już bardzo dobrze omówione i również stosowanie przemocy pomiędzy starszymi a młodszymi. Ale chciałam wspomnieć również o formie przemocy pomiędzy dorosłymi dziećmi a starszymi rodzicami. I takie sytuacje, kiedy to dziecko, osoba dorosła w wieku 30, 40, 50 lat,
decyduje o tym, jak dysponować przychodem, zarobkiem swojego starszego rodzica, to jest przemoc ekonomiczna. Nie mamy prawa decydować, w jaki sposób będzie wydana emerytura, renta czy przychód osoby starszej, nawet jeżeli jest pod naszą opieką. Trzeba uszanować opinię i zdanie właściciela pieniędzy. Nie stajemy się właścicielem pieniędzy osoby, którą się opiekujemy. Możemy współdecydować, możemy radzić i oczywiście możemy oczekiwać, że osoba, która z nami mieszka, dokłada się do utrzymania, bo jest to też jej obowiązek, ale nie możemy za nią dysponować pieniędzmi. Co ciekawe, i to też warto podkreślić, jeżeli nasze dzieci mają swoje pieniądze, nie mamy prawa odbierać im tych pieniędzy i nie mamy prawa decydować, na co wydadzą. Mamy obowiązek chronić ich przed tym, żeby wydawały źle, czyli na takie środki jak narkotyki, używki, cokolwiek, no, coś, co jest bardzo, bardzo negatywnego. Ale jeżeli nasze dziecko, które ma własne pieniądze, chce zdecydować, że za te pieniądze kupi sobie książkę, grę komputerową, nawet jeżeli jesteśmy bardzo przeciwni grom komputerowym, ma prawo. Możemy oczywiście edukować, możemy rozmawiać i powinniśmy edukować i rozmawiać wcześniej, żeby wyedukować nasze dzieci, jak mądrze zarządzać pieniędzmi. Ale nie możemy mówić, pomimo tego, że to są ich pieniądze, nie wolno ci tego zrobić, bo ja jestem twoim rodzicem. Jakie tutaj schematy utrwalamy? Na przykład, jeżeli to jest dziewczynka, to jeżeli ta dziewczynka wejdzie w związek małżeński i tam będzie mąż, który będzie chciał decydować, jak wydać jej pieniądze i powie, nie wolno ci, bo nie potrafisz, to no automatycznie wejdzie ten w schemat, no nie mogę, no to są niby moje pieniądze, ale nie moje pieniądze, no tak naprawdę tak, nie mogę. To jest bardzo ważne, tutaj już niejednokrotnie podkreślane. Musimy bardzo uważać na to, w jaki sposób stawiamy granice dzieciom i uszanować ich granice, bo to wpłynie na ich życie dorosłe, na to, jak one będą zachowywały się i jak będą reagowały na naruszanie tych granic przez inne osoby. Już na początku mówiłam, że przemoc ekonomiczna, podobnie tak jak właśnie psychiczna, seksualna czy zaniedbanie, często jest nazywana przezroczystą. Dlaczego? Bo dla osób z zewnątrz jest niewidoczna. Niestety zdarzają się takie sytuacje, że osoba, która ulega przemocy, idzie na przykład na policję i policjant się pyta tak, i to jest przykład z życia. Jest pani bita? Nie. Czy partner pije? Nie. Czy partner wynosi rzeczy z domu? Nie. No to jakiej przemocy? To pani nie ulega przemocy. I trzeba naprawdę zdawać sobie z tego sprawę, że nasze wewnętrzne odczucia, jeżeli się boimy, strach jest bardzo dobrym wykładnikiem tego, czy ulegamy przemocy, czy nie. Może nie zawsze, ale jeżeli my boimy się naszego partnera, to znaczy, że coś jest nie tak. To znaczy, że ta przemoc być może w rodzinie jest. I warto wtedy rozmawiać, pytać się, czytać, nie zamykać się w sobie, nie poddawać wątpliwość swojej percepcji i swojego jakby postrzegania rzeczywistości od samego początku. Warto zdecydowanie udać się do ośrodka pomocy społecznej, gdzie mamy w każdym ośrodku pomocy społecznej, albo może w prawie każdym, ale na pewno łatwo znaleźć, są darmowe porady psychologa, darmowe porady prawnika. Bardzo zachęcam udawać się, bo jeżeli czasami idziemy do przyjaciółki, do przyjaciela, niestety, no, po to jest też ta konferencja, żeby edukować, żeby budować świadomość, ale większość osób nie zdaje sobie sprawy, że chociażby to, że mąż za mnie podejmuje decyzje finansowe, to już jest przemoc. Przemoc,
którą jeżeli tym bardziej trwa, można zgłaszać, można prosić o pomoc i że to nie są normalne zachowania, pomimo wielu stereotypów, o których też zaraz powiem. Przemoc ekonomiczna, tak jak każda inna przemoc, nie pojawia się nagle. Jest stopniowanie, jest od początku, jest na początku, no pozwól, że ja zadecyduję. Nie, nie, ty idź się zajmij dziećmi. Nie, wiesz co, nie będę cię niepokoił, za dużo stresu cię to kosztuje, ja zdecyduję. I tak to przesuwanie granicy jest tak powolutku, powolutku, aż w końcu niestety czasami dochodzi to do takiego poziomu i do takiego zaawansowania przemocy i uzależnienia, że jedna osoba w rodzinie nie ma absolutnie żadnego wpływu na decyzje w sprawach finansowych i w sprawach dotyczących tego, co rodzina posiada. Dlatego żadnych pierwszych objawów nie możemy ignorować. Ja nie mówię, że każdy taki objaw musi zapowiadać przemoc, ale warto się przyjrzeć, warto poczytać, a przede wszystkim trzeba rozmawiać z osobą, która tak się zachowuje i wyjaśnić własne uczucia. Wyjaśnić, słuchaj, źle się z tym czuję. Źle się z tym czuję, jak tylko ty chcesz decydować. Ja chcę współdecydować. I bardzo bym zalecała, nawet jeżeli dlatego, że na początku wydaje wam się łatwiej, bo druga osoba za was zdecyduje, to ja bym chciała ustrzec przed takim podejściem, żeby chociaż w tym uczestniczyć. Możemy polegać i ufać drugiej osobie, bo może mieć wiedzę, doświadczenie, ale warto w tym uczestniczyć. Warto poprosić o zadawanie pytań albo zadawać pytania. Warto od samego początku, od początku związku uczyć się pracować razem, współdecydować razem, nie zrzucać z siebie tej odpowiedzialności, bo potem może to doprowadzić już do takiego stanu, gdzie nawet jak będziemy chcieli mieć wpływ na decyzję, to nie będziemy mogli. Mówiłam o tym, że tak jak każda przemoc, tak i przemoc ekonomiczna nie przychodzi nagle, nie pojawia się nagle, ma pewne etapy. I tak króciutko chciałam przedstawić, w jaki sposób może to wyglądać, a jednocześnie pokazać przykłady, na czym polega, czy może polegać przemoc ekonomiczna. Pierwszy krok to jest jakby zaniechanie, czyli uchylanie się od pracy. Nie, nie, nie pójdę. Tu niestety powiem o kobietach, proszę mi wybaczyć, ale czasami jest tak, że kobieta zajmuje się małymi dziećmi, te dzieci już odrosną, ale kobieta tak się przyzwyczaiła do tego bycia w domu i tak nie potrafi już zaistnieć na rynku pracy, że zostaje w domu. Jeżeli jest to wybór obu stron w rodzinie, to jest nic złego w tym. Ale jeżeli rodzina ma problemy finansowe i mężczyzna ma problem w utrzymaniu całej rodziny, to tak naprawdę obowiązkiem kobiety jest to, żeby wesprzeć. Z drugiej strony, jeżeli mężczyzna stracił pracę taką, w której był spełniony, zadowolony, był szanowany i nie może znaleźć pracy w zawodzie przez dłuższy czas, to stosuje przemoc ekonomiczną, bo ma obowiązek utrzymywać rodzinę i powinien pójść do pracy takiej, jaka jest. Ja zawsze mówię, jak trzeba będzie, pójdę pracować i do McDonalda. Może nie wszędzie jest McDonald's i to jest praca ciężka, ale to jest tylko symbolicznie i nie chcę reklamować absolutnie tej sieci, ale to jest nasz obowiązek. Nie możemy sobie pozwolić, znaczy jeżeli mamy taki zapas budżetu, że możemy sobie pozwolić na to, żeby rok szukać pracy czy dwa lata, nic złego w tym. I życzę wszystkim, żeby się w ten sposób zabezpieczyli. Ale jeżeli widzimy, że rodzina cierpi na tym, że brakuje pieniędzy, że już zaczyna się zapożyczać, a ja nie idę do pracy tylko dlatego, że nie ma tej mojej wymarzonej, a jest jakaś, która mnie nie satysfakcjonuje, jest to wyraz przemocy ekonomicznej. Niepłacenie alimentów, niszczenie rzeczy, o których nie będę tu mówiła, dlatego że o tym już było mówione, ale to też jest przemoc ekonomiczna. Nikt nie ma prawa zniszczyć mojej rzeczy, nawet w rodzinie. Rodzice też nie mają prawa niszczyć rzeczy dzieci. I to też jest ważne. Nie możemy niszczyć dzieci, nie możemy niszczyć, przepraszam, rzeczy osób starszych.
to jest własność każdej osoby, trzeba to szanować. I pozostawienie bez opieki osób, które są od nas zależne, to też jest przemoc. Idąc dalej, kiedy przemoc się rozwija, to zaczyna się od ograniczenia, czyli nie do końca informujemy współmałżonka na przykład o sytuacji finansowej. Może być w dwie strony. Jeżeli się robi zbyt źle, to nie informuje, lub jeżeli się robi zbyt dobrze, to mam pieniądze na własnym koncie i też nie informuje. Są takie przypadki, że osoba traci pracę i przez wiele miesięcy nie ujawnia tego, wychodząc codziennie do pracy. Jest to też wynik jakichś sytuacji, jakichś zachowań, ale to też jest forma przemocy, aczkolwiek krzywdząca dla obu stron. Odmawianie udziału w podejmowaniu decyzji, jeszcze tak na początku lekka forma. Odsuń się, ja tutaj zadecyduję. Ale również utrudnianie podjęcia nauki czy pracy. I to jest bardzo często w rodzinach, kiedy mąż w sposób patriarchalny chce zarządzać rodziną i on wie, że rola kobiety to jest w domu, przy garach i przy dzieciach. Przepraszam, że może tak przejaskrawiam. I znowu, jeżeli jest to za pełną zgodą kobiety, nie ma w tym nic złego. Ale jeżeli kobieta chce się edukować, jeżeli chce pracować, to ma prawo do podjęcia pracy. Nikt nie ma prawa odjąć jej tego jej prawa. Ograniczanie dostępu do środków finansowych. Bardzo delikatna sprawa, ale też bardzo, bardzo ważna. W małżeństwie mamy współwłasność. Mogą się oczywiście pojawić takie sytuacje, że jest rozdzielność majątkowa, są pewne prawnie zastrzeżone dobra, które są tylko jednej osoby. Ale jeżeli małżeństwo żyje ze sobą i ma współwłasność, nie ma rozdzielności majątkowej i obie osoby pracują, zarabiają, to te środki finansowe są wspólne. I obie strony mają prawo do współdecydowania tymi środkami finansowymi. Dalej idziemy z ograniczenia, często wchodzimy już w kontrolę. To jest taki drugi etap, pojawia się absolutnie w każdej formie przemocy. I tutaj już nie tylko odsuwamy delikatnie, nie dopuszczamy kogoś, ale już kontrolujemy, zmuszamy drugą osobę do rezygnacji praw ze swoich zarobków. Zabieramy całą pensję i to my decydujemy, co będzie z tym robione. Ta druga osoba jak poprosi, albo jej troszkę wydzielamy, a to my decydujemy. Przywłaszczamy środki drugiej osoby. Środki, które ta osoba na przykład dostała od kogoś dla siebie. Ona ma prawo decydować, to jest jej. Zarządzanie w ogóle dobrami rodziny, nie wiem, dom, działka, akcje, waluta, cokolwiek, jeżeli ktoś coś ma. Obie strony powinny współdecydować. Jeżeli jedna osoba przejmuje kontrolę, to już jest przemoc ekonomiczna. I już taki wyższy, powiedziałabym, czy najgorszy etap przemocy, chyba też tak jak w innych formach przemocy, szczególnie właśnie psychicznej, a ekonomiczna, przypominam, jest tak naprawdę formą przemocy psychicznej, to jest uzależnienie. Osoba, która stosuje taką przemoc, doprowadza drugą osobę do stuprocentowego uzależnienia. Może sobie trudno nam jest wyobrazić, ale są takie związki, gdzie jedna osoba nie ma nic swojego. Ta osoba jest ubierana, karmiona, utrzymywana, ja bym powiedziała, jak lalka. Jak ubezwłasnowolniony manekin, który trzeba na zewnątrz pokazać, że jest ładnie i że wszystko u nas w rodzinie gra, ale nie ma wpływu na absolutnie żadne decyzje. I takie sytuacje w naszych rodzinach też niestety bywają. I ktoś by powiedział, ale jak można do tego dopuścić? Ale tak jak już tu powiedziałam i parę osób przede mną, do takiego etapu przemocy nie dochodzi się z dnia na dzień, tylko powolutku, przez powolne przesuwanie granic tego, co jedna osoba może, a co druga osoba nie ma prawa odmówić.
Dlaczego ulegamy przemocy ekonomicznej? Są takie dwie takie proste rzeczy, które naprawdę można w bardzo prosty sposób sobie poradzić, żeby nie doprowadzić do tego, ale przede wszystkim brak znajomości swoich praw osobistych, czyli prawa do decydowania o sobie i do swoich praw własności. My nie wiemy często, albo nie jesteśmy pewni, jakie mamy prawa w tym małżeństwie, przeważnie w małżeństwie, albo jako dzieci, jakie mamy prawa, jakich nie mamy praw. Warto chociażby poczytać. Chociażby przepisy prawne i brak znajomości właśnie lub rozumienia praw jako członka rodziny, bo wchodzimy w taki układ patriarchalny na przykład, no i ten mąż, który ma nade mną panować, decyduje. No i on ma prawo. A nawet Biblia mówi, nie masz mężczyzny ani kobiety, bo w oczach Boga wszyscy jesteśmy jedno. I jak mówimy o panowaniu, to mówimy o opiece, o trosce, o szacunku, a nie o bezmyślnej kontroli i ubezwłasnowolnieniu. Ale są jeszcze takie, powiedziałabym, czasami niezależne od nas przyczyny, czyli na przykład różnica pomiędzy zarobkami. Bardzo często osoba, która więcej zarabia w rodzinie, staje w roli decydenta. Bo ona więcej zarabia, więc ona tak naprawdę rządzi tymi zarobkami. To jest przemoc ekonomiczna. Chyba, że tak jak mówię, druga osoba godzi się na to, ale współuczestniczy. Bo jeżeli się godzi, ale nie współuczestniczy, to być może już jest na tym etapie, że nawet nie wie, że ulega przemocy ekonomicznej i nawet nie wie, jak się z tego wydobyć. Stereotypy chociażby właśnie, że to mężczyzna jest tą głową rodziny odpowiedzialną za utrzymanie rodziny, a więc jak odpowiedzialną, to po pierwsze wszystko jest na jego głowie, a po drugie ma prawo do samodecydowania, czy do decydowania również za wszystkich członków swojej rodziny. I takie chciałam przytoczyć kilka zdań, które się pojawia w rozmowach z osobami, szczególnie w mojej takiej praktyce coachingowej, gdzie często wchodzimy na temat również współistnienia w rodzinie, bo bardzo często problemy czy pewne zaburzenia w funkcjonowaniu rodziny przekładają się na przykład potem na funkcjonowanie w pracy, funkcjonowanie w jakichś grupach i te problemy zawsze wychodzą na wierzch. Przykładowo, nie pracuję zawodowo, więc nie mam prawa do decydowania o sposobie wydawania pieniędzy i zarządzania majątkiem rodziny. Stereotyp, bzdura. Jeżeli jesteśmy w małżeństwie, jeżeli jedna osoba pracuje, a druga nie, bo na przykład zajmuje się dziećmi, to ma takie samo prawo do współdecydowania o tym, jak pieniądze są wydawane. Drugie, jestem za stary. Albo za głupi, niewykształcony, bez doświadczenia, żeby decydować o swoich czy naszych pieniądzach. Jako głowa rodziny mąż ma pełne prawo sam decydować o sprawach finansowych. Mniej zarabiam, więc nie mam prawa głosu. Nie mogę, nie powinnam mieć swojego konta bankowego. Jako żona, czy ewentualnie jako mąż. Jesteśmy małżeństwem, więc muszę partnerowi dać dostęp do mojego konta bankowego. Ja nie mówię o wspólnym, mówię o prywatnym, swoim, do którego jak najbardziej każdy z nas ma prawo, żeby posiadać. I naprawdę nie musimy podawać dostępów do tego konta małżonkowi czy małżonce, chyba że chcemy oczywiście. No i na przykład nie mogę odmówić pracy w firmie rodzinnej, nawet jeżeli pracuję na czarno, bez wynagrodzenia. Przecież to biznes rodzinny. Możemy odmówić, bo jest to przemoc ekonomiczna. Możemy, jeżeli oczywiście chcemy. Jeżeli, biorąc pod uwagę wszystkie skutki i konsekwencje, akceptujemy to, wspólnie decydujemy, wspólnie rozmawiamy, to są takie sytuacje, że to też będzie okej. Chociaż okej, nigdy praca na czarno nie jest dobra, ale praca, powiedzmy, za małym wynagrodzeniem. Ale jeżeli czujemy się pokrzywdzone czy pokrzywdzeni, jeżeli było to zdecydowane za nas, a nie wspólnie, to jest to przemoc ekonomiczna. Dlaczego ta przemoc ekonomiczna, podobnie zresztą jak i inne formy przemocy,
nazywana jest przezroczystą, również dlatego, że większość z nas jako środowisko, jako osoby, które widzimy albo stykamy się z takimi przypadkami, tak naprawdę nie traktujemy przemocy ekonomicznej, psychicznej czy seksualnej jako przemoc. Bardzo często mówimy, o wymyślasz, o przesadzasz, o tobie to dobrze, bo mąż dobrze zarabia, ty nie musisz pracować. No co, że to on wybiera, gdzie jedziecie na wakacje, ale fajnie, że jedziesz. Ignorujemy. No i tak naprawdę, ignorując, utwierdzamy ofiary przemocy, że one wymyślają, że tak naprawdę to z nimi jest coś nie tak, a nie z tymi, którzy tę przemoc stosują. A co mówi prawo polskie? Pozwolę sobie odczytać, mamy w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym artykuły 27 i 128, które mówią, że o uchylaniu się odłożenia na gospodarstwo domowe i obowiązek alimentacji. I w prawie polskim faktycznie nie ma jeszcze, podkreślam jeszcze, określenia przemocy ekonomicznej. Ale pomimo tego, że jeszcze nie ma tej formułki, to mamy taki bardzo ciekawy komentarz profesora Tomasza Sokołowskiego. W odniesieniu do świadczeń z artykułu 27, a więc dokonywanych na rzecz własnej rodziny, obowiązuje zasada równej stopy życiowej. Małżonkowie powinni zatem żyć na takim samym poziomie. Małżonek lepiej zarabiający nie może więc żyć na wyższej stopie, jeździć dużo droższym samochodem, jadać osobno w droższych restauracjach, korzystać z droższych wczasów. I może niewiele jest w tym ustawodawstwie jeszcze, ale to mówi o równości. I to nie mówi, jeżeli równo zarabiacie tyle samo, to wtedy macie równe prawa. Nie. Zawsze mamy równe prawa. Ale, i bardzo dobrze, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przekazało do konsultacji również uaktualnienie przepisów dotyczących przemocy domowej. I pierwsze, zmienia się zapis, jeszcze to nie jest ustanowione, ale jest w opracowaniu, zmienia się zapis z przemocy rodzinnej na domową i mamy już wyszczególnione, jak widać na slajdzie, również formy nie tylko fizycznej, psychicznej, ale również i ekonomicznej, bo mówimy o przemocy, kiedy mamy naruszane prawo lub dobra osobiste. I również ta przemoc zachodzi wtedy, jeżeli ma na celu uzyskanie kontroli w zakresie nabywania i korzystania z posiadanych przez tę osobę zasobów ekonomicznych. I to jest coś, co mam nadzieję i naprawdę cieszę się, że prawo będzie w ten sposób uaktualnione, bo zaczyna odzwierciedlać tą rzeczywistość, która się niestety często dzieje w naszych rodzinach. Dlaczego stosujemy przemoc ekonomiczną? Nie będę mówiła o tych powodach, które są wspólne dla wszystkich form przemocy, ale powiem o podział ról w rodzinie, ale brak umiejętności oraz wiedzy na temat wychowania i życia w rodzinie, ale również bezrobocie i kryzys ekonomiczny. Kryzys ekonomiczny, nawet to, co się teraz dzieje w Polsce, może wpływać na to, że te formy przemocy wzrastają i trzeba dużo, dużo wspólnie razem rozmawiać i naprawdę nie godzić się na to, żeby ktoś za nas zdecydował, współdecydować, jeżeli taka sytuacja zachodzi. Skutki, znowu skupię się na tych skutkach, które są charakterystyczne dla tej przemocy ekonomicznej. To jest utrata wiary we własne kompetencje zawodowe. Wypadamy z rynku pracy, czujemy się niewykształceni wystarczająco, dawno nie pracowaliśmy, albo ktoś nam utwierdza w tym, że jesteśmy gorsi, że nigdy lepszej pracy nie dostaniemy i faktycznie tkwimy w jakiejś złej, nisko płatnej pracy lub bezpłatnej pracy w firmie rodzinnej i skutki są takie, że tracimy kompletnie wiarę w to, że możemy zmienić nie tylko naszą postawę, ale po prostu my nie jesteśmy wykształceni, jesteśmy przygotowani do tego, żeby dostać dobrą, dobrze płatną pracę. Ale również skutek jest taki, że wtedy między innymi konsekwencją jest bezrobocie, ale ubóstwo.
O tym często kobiety szczególnie nie myślą, jakby polegając na opinii męża mówiącego, ty zajmij się domem i zajmij się rodziną, to jest twoja rola. Tylko, że taka osoba w wieku emerytalnym nie ma praktycznie żadnych świadczeń. Albo ma takie świadczenia, że jest skazana na ubóstwo. Jeżeli z jakichś powodów losowych lub na podstawie wyborów zabraknie tego męża, który zawsze pomagał, ale też kontrolował i decydował samodzielnie. I już na sam koniec, jak zapobiegać przemocy ekonomicznej, bo nie chcę was zostawiać po prostu z niczym, no co teraz? Przede wszystkim poznać swoje prawa w rodzinie, porozmawiać z ekspertami na ten temat, pójść do poradni rodzinnej i popytać chociażby o te prawa. Otwarta komunikacja zawsze i wszędzie z mężem, z żoną, z dziećmi, z rodzicami, ale również szkolenia z zarządzania budżetem domowym. Są takie szkolenia, warto korzystać. Na YouTubie można wiele takich rzeczy znaleźć. Również szkolenia z rozwoju kompetencji społecznych. Podstawowa do wszystkiego. Inteligencja emocjonalna, asertywność, czyli nauczenie się tego, jak mogę i jak powinnam stawiać granice i kiedy mogę i powinnam powiedzieć, czy powinienem powiedzieć nie. Własne konto bankowe, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, wspólne podejmowanie decyzji finansowych i wspólne zarządzanie majątkiem rodzinnym. To bardzo zalecam, zachęcam, nawet na początek zadawanie pytań, dowiadywanie się, jak stoimy finansowo, jak sobie radzimy, malutkimi kroczkami, aż dojdziemy do naprawdę wspólnego decydowania. Bo jeżeli poddajemy się kontroli, jeżeli nie mamy wpływu na decyzje w rodzinie, to tak naprawdę jest duże prawdopodobieństwo, że jesteśmy ofiarami przemocy. A jeżeli wobec drugiej osoby kontrolujemy, jeżeli za nią podejmujemy decyzję, to być może jesteśmy sprawcami przemocy. I jedna strona, i druga potrzebuje pomocy i potrzebuje do tego, żeby zwrócić się o pomoc. I do tego gorąco was zachęcam, żeby się zwracać o pomoc do ośrodków, do ośrodka pomocy społecznej, do ekspertów, do psychoterapeutów. Nie pozostawiać tego samemu sobie. Prosić o pomoc. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękujemy za ten wykład. Znów kolejna dawka informacji, bardzo ważnych informacji, czym przemoc jest, czym przemoc ekonomiczna jest, jak się objawia, również jak trzeba reagować i jak zapobiegać. Moi drodzy, przed nami przerwa. Spotkamy się o godzinie 14:15. Mamy bardzo krótką przerwę, dla nas tutaj, dla obsługi technicznej. Wierzę, że wy będziecie mieli możliwość w tej przerwie zjeść sobie spokojnie. Zachęcam również do tego, abyście zadawali pytania. Dziękuję już tym, którzy zadali pytania, przesłali. Rzeczywiście tych pytań jest dużo. Widzimy, że temat jest dla was istotny. Dla nas też. Będziemy starali się odpowiedzieć na każde pytanie. Przed nami dłuższa przerwa, tak jak powiedziałam, 40 minut może, nie wiem, nie patrzę teraz na zegarek. Moi drodzy, 14:15 zaczynamy ostatnią część naszego programu. Zapraszam serdecznie.